Siemaneczko widzowie, witam was wszystkich serdecznie w nowym filmiku z F1.22. Jest to już ostatni filmik z tej beta wersji gry. No i stwierdziłem, że dzisiaj sobie znowu pojadę na VR-ze i przejedziemy się 25% dystans wyścigu z warunków bardzo, bardzo deszczowych na warunki suche, żeby zobaczyć, jak po prostu ten VR wygląda w deszczu. No i pobawić się przy okazji, pojeździć troszeczkę po torze Red Bull Ring. No dobra, jesteśmy w menu głównym i dajemy sobie tryb Grand Prix. Rozpocznijmy Grand Prix. Bierzemy tor Red Bull Ring. I słuchajcie, jechaliśmy ostatnio Red Bullem, a wcześniej Ferrari i Mercedesem, więc tym razem damy jednak sobie McLarena. Nie wiem, który McLaren jest tutaj w osiągach, no ale lecimy z McLarenem. Przejedziemy się Danielem Ricciardo. I tak, robimy customową pogodę, zmień pogodę. No i tak, tutaj na wyścig dajemy sobie na początku bardzo mokro i następnie dajemy sobie tą drugą opcję bezchmurnie. To znaczy będą po prostu takie warunki z bardzo deszczowego toru, z bardzo mokrego toru na szybki, suchy tor pod koniec wyścigu. Także będzie bardzo szybko przesychać. Prawdopodobnie będzie przejście z wetów na intery i potem sliki. Albo z wetów na sliki. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. 25% dystansu, więc można w sumie przeciągnąć wety na sliki. No i dobra widzowie, jesteśmy na torze Red Bull Ring w Austrii. I jak widzicie, pada mocny deszcz. Jest ulewa. No i co, wygląda to naprawdę fantastycznie. Jeszcze tak naprawdę nie mam kropli na wizjerze, ale z tego co wiem, zaraz będę je widział. No ale tak jak widzicie, jest grid, jest parasol, tutaj mechanicy, inżynierowie mają kurtki deszczowe, przeciwdeszczowe na sobie. Jest tam Arawa z kamerą, jego twarz tutaj była zrobiona, nagrywa nas. No i co widzowie, tutaj sobie szybko coś zmienię. No i będziemy lecieć. Zobaczymy, czy będziemy przedłużać ten stint na wetach, żeby potem wejść już na sliki, czy zmienimy z wetów na intery. Zobaczymy, jak AI zachowuje się w deszczu. No jak możecie zauważyć na wizjerze, mam krople deszczu. No i naprawdę, no super to wygląda. Także tak jakbym miał po prostu wizjer i czuję te krople tak, może nie fizycznie, ale czuję je błędnikiem, że one tutaj są. Także tor jest mega mokry. Gram na wysokich detalach i no nie ma tutaj, niestety, jak widzicie, żadnego sprayu z opon, nie ma właśnie. Opon dopiero jak zbliżę się tutaj do innego kierowcy, to widać, ale tak z daleka to... No nie widać, żeby po prostu tutaj tworzyła się smuga wody. Ale jak teraz podjadę tutaj do Albona, no to widać, że te tekstury zaczęły się wczytywać. A nie, to jest Latifi, sorry. Przednie opony są niedogrzane, ale przynajmniej trakcja będzie dobra na starcie. Dobra. No, znowu się nie udało. No nie, teraz chyba za wcześnie zaparkowałem. Dobra, lecimy. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie tutaj dojechać w pierwsze dziesiątce w takich zmiennych warunkach. Dobry start. Znowu mi się dźwięk zbugował. Zmieniam się. O, to sama strzała. Dobra, szybko musiałem zrestartować, żeby był dźwięk dobrze. I teraz na hamowaniu. O, byle w teammate'a nie wjechać, ale trochę go puknąłem. No i P15, tuż za Norrisem. Tam stron po zewnętrznej widzę, ktoś próbuje. To nie jak tempo w porównaniu do botów w tych warunkach. Ale strasznie mi skacze obraz tutaj na VR-ze. Tego aż tak nie widzicie, ale mi cholernie mocno skacze w szybkich zakrętach. Trochę już straciłem czasu do Norrisa.
Kończymy pierwsze okrążenie na P15. Pytanie, jak tam z warunkami? To już są intery. Nie, jeszcze nie. O, o co się dzieje? No dobra, wykorzystujemy to zamieszanie. Jeszcze tutaj Gasly'ego próbujemy wyprzedzić. Ujeny. Myślałem, że przez strzelny zakręt, ale udało się wyrobić. Tam Gasly chyba uderzył w kogoś. Nie widziałem tego. Miałem ograniczoną widoczność. No nie jest łatwo w tych warunkach. Ciężko właśnie na wijarze. Będzie, kiedy jeszcze mi tak skacze ten obraz. Nie jestem w stanie tak dobrze wyczuć tego bolidu jeszcze. Dalej jest P13, 4 sekundy do Tsunody. Dobra, piąte okrążenie, tempo bez rewelacji. Pytanie, jak tam z warunkami? Radar showing a clear patch on its way. There's about 10 more minutes of this rain. Okay, full wet seems to be the fastest tire for now. No niby jeszcze full wety. Ja bym już zaraz ryzykował, żeby zjeżdżać po intery. Myślę, że będę na X-lapie ryzykować. Ja myślę, że to już jest ten czas, byczku. Dobra, ryzykujemy na następnym lapie. Teraz właśnie na tym lapie będziemy pitować po intery. Prognoza pogody. Dobra, to już jest ten moment. Zjeżdżamy po intery. Zjeżdżamy do alei serwisowej po intery. Kurczę, nie widziałem, gdzie jest ta linia. A, nie ten przycisk, Patryk. Pomyliłeś przyciski. Okay, mate, let's go. Get back. Ale dobra, może to odrobimy. No teraz już chyba intery są szybsze w tym momencie. Zobaczymy, czy będziemy odrabiać czas. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Zobaczymy też na delcie, bo jest teraz plus 16 sekund, 660 tysięcznych. Zobaczymy, co będzie pod tym trzecim zakręcie. Na wyjściu. Jest 40 lepiej. Jest o wiele więcej gripa. Max jeszcze został. Robi cały czas najszybsze okrążenie. Może boty czekają na sliki? Nie, niektóre pitują. Stroll box. Gasly box. Bez problemu przed Gaslym. Leclerc teraz fastem został chyba na porze. W takim razie. Więc nie wszystkie boty pitują. No, boty dalej zostają.
10 okrążenie z 18. No ciekawa sytuacja. Cztery sekundy do Latifiego. Odrabiamy tak po 3 sekundy na okrążenie do niego. Kurde, ale dalej boty są szybkie. No tych wetów, które mają. Nice work, mate. That brings you up a place. Więc kurczę, chyba ta strategia nie wychodzi. Już niewiele lapów do końca zostało. Żółta flaga. Ktoś się wywalił. Norris. Green flag. Odpada. Zabierzemy się za Joe. I don't think the line is really dry enough yet to start thinking about slicks. Whoa, let's Joe. Hold on to the inters for a little while longer. Już widać słoneczko. Ale nie widzę szansy na punkty. Czternaste okrążenie, jeszcze cztery okrążenia po tym. Bierzemy się za Magnusena. Just 5 laps of fuel remaining. Come on. Dobra, 4 sekundy do Tsunody. Po tym jak uprzedza Albona. No boty coraz wolniejsze są na tych wetach. Wety się poddają. Ten 5 sekund do Vettela. Come on. Będziemy mieć DRS za Tsunodą po wyjściu z T1. Jeszcze mamy DRS, super. Okay, good work. Great pass. Vettela dogonimy bez problemu. Bottasa już nie. No, boty zaczynają mocno tracić. Najszybsze okrążenie, come on. Hamilton box po softy. Jesteśmy na P9. Hamilton za nami wyjedzie. Come on, bierzemy Seba. Okay, so the car behind's just come in. They're now on a soft tire. Soft tires on the car behind. Teraz odjechać na 3 sekundy. Lando's in the pits. Lando in the pits. No zabraknie. P10. No bo ta kara, ale... No to był ciekawy wyścig. Różnorodnej strategii. Niektóre boty cały wyścig na wetach, niektóre zjechały po intery, a jeszcze inne po sliki pod koniec. Jak widzicie, Charles wygrał. Co tu się wydarzyło, że Fernando Alonso na P2? O matko! No dobra widzowie, także to byłoby na tyle jeśli chodzi o filmiki z bety wersji F1 22. No bo jak widzieliście jest tylko 5 torów, nie ma jeszcze przecież modeli bolidów do poszczególnych zespołów, jest jeden model bolidu. No i mam nadzieję, że niedługo
już tutaj zostanie wydana pełna wersja i będę mógł w stanie wam przedpremierowo już pokazać tak naprawdę już w pełnej okazałości grę F1 22. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Jazda na VR-ze jest naprawdę mega, mega fajna. Także już się nie mogę doczekać, żeby sobie pojeździć tryb kariery w nowej grze F1 22. A ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, życzę wam wszystkim miłego dzionka. Hej!